Maciej Mazurczak, Artur Błaszczak, Błaszczyk, Katarzyna Partyka, Mateusz Parda i lecicie. Nazywam się Grzegorz Sudnik, przyjechałem z Kobyłki spod Warszawy, ale numerek mam 113. Debiutujesz w Ultra? I tak, i nie. Znaczy, to jest mój drugi start. Aha. A gdzie do tej pory jechałeś? Jechałem w tym roku, próbowałem w Gotice. Aha. Tyle, że... Znaczy, przejechałem cały dystans, tylko nie zmieściłem się w limicie. No, czyli doświadczenia ultra masz już za sobą, tak? Jakieś? Tak, jakieś tak. A jakie błędy skorygujesz na tym w stosunku do Gotiki? To znaczy, wiesz co, na Gotice rozłożyła mnie nawigacja. Miałem niby dwie, ale okazały się dwie nieużyteczne z różnych powodów. Praktycznie. No i w związku z tym musiałem od drugiego dnia jechać z ludźmi. No i akurat tak się trafiło, że jechałem z taką grupą, gdzie no nie udało się dojechać w czasie. No taka tam nawigacja była dość skomplikowana na Gotyce. No dosyć tak. Ja miałem takiego, najprostszego Garmina, który okazał się niestety kompletnie nieprzydatny. Zawodny. A z czym teraz jedziesz w związku z tym? Znaczy teraz jadę z 530, a wcześniej jechałem, to miałem ten ten najprostszy model, tak? Aha. Tak, tam gdzie nie ma mapa, jeździ tylko znaczy, no i to. Ale testowałem tą u siebie gdzieś tam. Aha. Klasak i zdawało mi się, że dam radę na tym. Ale chyba coś nie. No to widzisz, czyli masz doświadczenie ze sobą. A. Tutaj jedziesz krótki dystans, rozumiem? Tak, tak. I jak zamierzasz go pokonać? Generalnie... Znaczy, planuję trzy noclegi. Aczkolwiek znaczy, teraz zacząłem się zastanawiać, bo mówiąc szczerze, nie ukrywam, że teraz jestem inny zaskoczony nawet tym poziomem trudności, który w tej chwili jest, tak? Aha. Znaczy, wiem, że tak później będą za Szczebrzeszyna zaczynają się różne zniesienia, tak? Więc to będzie na pewno zupełnie inna jazda. No i oczywiście gdzieś tam w głowie jest, żeby pojechać to jakoś szybciej, tak? A jaki, przepraszam, jaki wy macie limit? 80 godzin. 80 na krótszy, okej. Ale chyba się nie skuszę, jednak chyba będę się trzymał twardo moich tych pierwotnych założeń co do kilometrażu mniej więcej danego dnia. No bo to ci po 150 wychodzi, mnie nawet mniej, tak? Mniej, tak. Dzisiaj chcę zrobić około tam 150-160, chcę dojechać do tego do Mielisza. Aha. Tam przenocować. Później gdzieś tam z drugiego dnia planuję gdzieś koło Kraśnika. Trzeciego dnia Puławy, żeby na koniec sobie zostawić. O, już taki króciutki. Triumfalny wjazd na metę, tak? No chyba, że coś, nie wiem, coś się wydarzy, że... Że to nie będę w tych ławach, tylko pojadę dalej. Dlaczego Brejdak akurat, powiedz? Wiesz, ja szukałem... Szukałem ultramaratonów, tak? Takich krótkich na początek, tak? Aha. Stąd też była Gotika. To tam było 300, chyba 60 czy 700 km. No i Brejdak. Też jest tym, że to tam było 400 i tam kilometrów, tak? Bo to stwierdziłem, że na początek
przygody, że właśnie chciałem coś takiego, no i to wydaje się wydawało optymalne. Co, jakieś nowe złote myśli ultrasa ci przyszły do głowy po przejechaniu reszty dystansu? Co, lepsze planowanie noclegów. To by się przydało. Tak, znaczy, żeby planowanie wariantów optymistycznych i pesymistycznych. Aha. Też, znaczy, w obie strony. Oprócz optymalnych, tak? Czyli większa elastyczność po prostu. Większa elastyczność, tak. Nie, bo wczoraj kurna... Zastawiłem się, że będę koło Kraśnika. Okazało się, że tam będę bardzo wcześnie, a później już nie udało mi się znaleźć noclegu w takiej odległości, gdzie bym o sensownej godzinie mógł dotrzeć. No i musiałem tam nocować, tak? A takie jeżdżenie na spontan, w sensie pukanie do drzwi, to... Bo tak niektórzy robią, że po prostu... Tak? No tak... Wiesz, nie wiem, właśnie, właśnie muszę może znaczy... podpytać ludzi, bo nie mam doświadczenia w tej. Ale tak w ogóle, to co jest największą trudnością takiego ultra? Czy ja wiem? Wiesz co? Siła w nogach. Kiedyś syn ojca dyrektora powiedział gdzieś chyba w internetach, że komfort to szybkość. Tu się z nim w pełni zgadza. Tego mi brakuje, tak? Czyli im szybciej jedziesz, tym krócej jedziesz, tym bardziej komfortowo jedziesz, tak? Tak. Znaczy jeżeli masz to, że wiesz, że masz tą nogę, że możesz pokonać tą niezależnie od terenu mocniejszego, jesteś bardziej przewidywalny, nie? No to ułatwia życie, to prawda. Tak. Teraz tak jak patrzę po sobie, to na przykład przy tym obecnym moim przygotowaniu, no to na przykład to rajd typu Wisła 1200 wydaje się być poza moim zasięgiem, tak? Tak ci się wydaje tak, w tej chwili? Tak mi się wydaje, no jakieś takie, wiesz, do 500-600 km myślę, że tak, natomiast dłuższe po prostu obawiam się, że przy tym swoim obecnym przygotowaniu za wolno jeżdżę po prostu, tak? No niektórzy twierdzą, że od 200 km się jedzie już wyłącznie głową, tak? Nogi nie mają znaczenia, to bardzo dużo też osób tak mówi, że właśnie ultra się jedzie głową, a nie nogami. To na pewno, bo to sztuka pokonywania kryzysu, tak? Tak. To mnie nauczyło, to Gotika mnie nauczyła tego. Aha. To miałem tam dobry przykład, bo przyjechaliśmy, najpierw jechałem prawie 21 godzin, potem mieliśmy się 3 godziny przespać, ja nie usnąłem przez te 3 godziny. Jaką masz metodę spania? Ciekawą. Stosuję tabletki na sen. I co to się sprawdza? Żeby szybciej zasnąć. W moim przypadku tak, bo ja mam ten problem, też, że jak przyjadę zawsze po długiej trasie, jestem tak pobudzony, że później potrzebuję dużo czasu na to, żeby się uspokoić, dojść do siebie i zasnąć, nie? Ale masz przetestowane te tabletki, czy... Tak. To już są takie... Pożyczam od żony. Ale z jej wiedzą czy bez? Nie, no z jej wiedzą. Daj pozwolenie. Tak jak gdzie młodzież podbiera papierosy rodzicom. Tak żeby się nie zorientowali. No właśnie, to co, już teraz na euforii do mety? No tak myślę. A już jakoś tak w Kazimierzu poczułem krew. Stwierdziłem, że znaczy od początku miałem dzisiaj od rana, tak? Plan, żeby dojechać. W Kazimierzu poczułeś krew. Natomiast w Kazimierzu już poczułem taką prawdziwą krew. Bo rano miałem przez 2-3 godziny miałem kryzys. W ogóle to chyba się zaczęło, bo w garażu, gdzie został rower na noc, przychodzę rano, patrzę. A tam flak. No tak. Więc na dzień dobry. Czyli rower zastrajkował. Tak. Może go nie dobrze traktowałeś, postanowić i się no przypomnieć. Czytałeś, dostałeś najnowszy komunikat startowy od Piotrka? Nie. Że jest drugie kółko i teraz do wyboru macie w tą samą stronę lub przeciwną.
Zmiana formuły imprezy, tak? Jest drugi kółko wprowadzone. O, super. Które wybierasz kółko? Tą samą czy przeciwną? Nie, no to żeby przeciwną, bo tak to byłoby nudno. Czyli jeśli poprawię moje parametry, no to why not? Nie, ogólnie bardzo mi się podoba. Trasa bardzo fajna, może nawet za dużo tych, na początku było tych asfaltów, tak? I tak dalej, ale ja to rozumiem, bo z drugiej strony jak już mieli czas po tych piachach się tam, to ten... To jak to jest, to dla mnie zrozumiałe. Upał chyba też swoje zrobił, też nie? Trochę zrobił, tak. Dzisiaj jest fajnie, bo... No tak, jest ładnie. Bo jest dużo słońca. Fajnie, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Trzymaj się. Okej, na razie.